Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych i dzisiaj sobie pomówimy o pewnej znaczącej decyzji Disneya, aczkolwiek no, zobaczymy jak bardzo znaczącej. Otóż jak pewnie wiecie, no, sytuacja jest jaka jest i rozmaite tutaj wytwórnie podejmują różne decyzje względem swoich filmów i ich dystrybucji. Niektóre filmy trafiają na przykład na streamingi, czasami należące nawet do tychże wytwórni czy koncernów, do których te wytwórnie należą. No i wtedy oczywiście to ma służyć temu, żeby rozbudzić tutaj zainteresowanie i hype samym serwisem streamingowym. Czasami trafiają na VOD i służy to temu, żeby wytwórnia mogła zarobić cokolwiek w tym trudnym czasie. Okazuje się, że Disney najwyraźniej chce upiec wiepieczenie na jednym ogniu i z jednej strony wrzuca swój film i nas w swój streaming, ale jednocześnie uruchamia usługę VOD na tym streamingu, więc mamy dosyć tutaj ciekawą sytuację, a chodzi tutaj o nie jakiś tam mały film, ale o Mulan, czyli produkcję za ponad 200 milionów dolarów, niektórzy spekulują, że nawet 300 milionów, myślę, że z marketingiem pewnie jest jeszcze więcej. I jest to film, który dowiedzieliśmy się na ostatnim spotkaniu z udziałowcami od Boba Chapeka, że film ten trafi we wrześniu już do kin, tam gdzie oczywiście kina są otwarte, gdzie się da, tak, ale jednocześnie tam gdzie jest Disney Plus, czy raczej trafi do kin przede wszystkim tam gdzie się da, ale też tam gdzie nie ma Disney Plus, bo oczywiście ta usługa nie jest jeszcze dostępna chociażby w naszym kraju. Natomiast na Disney Plus trafi, ale nie jako jedna z pozycji po prostu w bibliotece, więc jeśli subskrybujesz z Disney Plus, to masz dostęp do tego filmu. Tak jak to było, nie wiem, z Artemis Fowl na przykład. Ale trafi w formie, no, premium VOD. I to trochę droższego premium VOD niż do tej pory. Mianowicie za 29,99. Więc poza subskrypcją Disney Plus, trzeba będzie też wykupić sobie osobno dostęp do tego filmu. I dostęp będzie się miało, no, do momentu, aż subskrypcja wygaśnie, zrezygnujemy z niej, ewentualnie, no, aż film trafi faktycznie potem już później do katalogu Disney Plus, bo prędzej czy później na ten tryb przejdzie. I czy coś jeszcze warto do tego dodać, jeśli chodzi o fakty, które zostały podane? No tyle. Chyba nie. A jeszcze istotna kwestia jest to, że Czapek zaznaczył, że to jest jednorazowa tak. Akcja. Na razie przynajmniej, no bo umówmy się, jak trzeba będzie zrobić podobny manewr, nie wiem, z Black Widow, no to się powie, że no, fani nas prosili, więc zdecydowaliśmy się zrobić to jeszcze raz. Tym niemniej w tym momencie, no, nie zapowiadają takich akcji jeszcze raz. Okej, okay, jeśli o czymś zapomniałem, to jeszcze mi się przypomni. Natomiast, no oczywiście, zajmijmy się najpierw taką, no, pierwszą oceną tego zagrania. No jest to decyzja, która na pewno, inaczej, to jest decyzja, na której Disney... Nie, znaczy tak, decyzja, która nie sprawi, że Disney zarobi na tym filmie, nie będzie miał dochodu z tego filmu, okej? Okay? Będzie miał jakiś przychód i pewnie tym to jest podyktowane, że jakiś ten przychód będzie, natomiast wiadomo, że koniec końców to wyjdzie na minus. Natomiast jest, w związku z tym jest to oczywiście decyzja, no, kiepska, biorąc pod uwagę, że, no, film, który, o którym się mówiło wcześniej, że prawdopodobnie ma, no, potencjał, żeby zarobić naprawdę duże pieniądze, no w tym momencie, no, straci dla studia w ogólnym rozrachunku najpewniej, aczkolwiek to jest W dzisiejszych warunkach wszystkiego się można spodziewać, więc okej, okay, może się mylimy. Natomiast powiedziawszy, że to jest decyzja zła, czy kiepska, mam wrażenie, że każda inna decyzja byłaby albo równie zła, albo równie kiepska, albo nawet gorsza. Więc to jest sytuacja, w której obecnie żyjemy, gdzie studio takie jak Disney najwyraźniej poczuło, że, no, naprawdę grunt pali mu się pod nogami i musi podejmować tego typu decyzje, żeby w najzwyczajniejszym świecie zarabiać jakieś pieniądze i, no, w jakiś sposób pomagać utrzymać sobie płynność. Czy dla ciebie jest to też wyraz pewnej desperacji studio i trudnej sytuacji, w jakiej się znalazło? Czy może widzisz w tym jakieś dodatkowe plusy? To jest zła decyzja cały czas. Film na pewno straci pieniądze. I na tym etapie wydaje mi się, że po prostu nie mogą już za bardzo dłużej czekać z tego typu produkcją. Ruszyły produkcje filmowe innych rzeczy. Niedawno widzieliśmy, jak, jeżeli ktoś przeglądał internet, na przykład jak set do Shang-Chi'ego jest budowany. Ta piękna wieś taka w chińskim stylu i tak dalej. Więc kolejne produkcje ruszają. Jak bardzo... I wiadomo, to jest Disney, cały czas kolejne produkcje muszą ruszać, cały czas muszą powstawać i tak dalej. To musi się kręcić, nie możesz tak zamrozić całej firmy na rok. Pytanie brzmi, jak bardzo możemy to, że tak powiem, wpychać do tego tunelu, z którego z drugiej strony nie ma żadnego wyjścia, zanim po prostu nie zrobimy fatalnego korku i to wszystko nie stanie, tak? Więc musi być w jakiś sposób opcja na to, żeby te firmy wypuszczać. I tak będzie ciężko, bo okej, okay, masz ten film, trafia sobie do tych wszystkich kin, ale problemem jest na pewno piractwo. Jeżeli ten film wejdzie dokładnie tego samego dnia, co
do kin, na Disney Plus, nawet w formie VOD, no to wszystko, co trafiało do tej pory na streaming, na VOD, tego samego dnia trafiało na jakieś torrenty, na jakieś portale, gdzie można sobie to nielegalnie oglądać, i tak dalej, więc to automatycznie wybije kompletnie, wydaje mi się, zainteresowanie chociażby tą platformą, dlatego że sam ten model wydaje się też mało atrakcyjny. Nie dość, że musisz mieć subskrypcję, tak, na Disney Plus, to jeszcze na tą subskrypcję musisz dodatkowe $30 dopłacić, żeby to zobaczyć. No to w tym momencie to zaczyna być dużo, tym bardziej, że na przykład w Polsce kina teraz mają bardzo tanie bilety. Także... Zresztą też warto dodać, że no, z Disney Plus zniknął okres próbny darmowy, nie? Więc jakby nie ma opcji wzięcia sobie darmowego okresu i w tym czasie... Na to 30 palców. Właśnie to jest dziwny model w ogóle według mnie, dlatego że jest wiele takich... Amazon coś takiego ma i na Amazonie możesz mieć oddzielnie Prime Videos i tam masz wtedy Amazon Prime i wtedy masz tam ich tą całą ofertę seriali i tak dalej, ale możesz sobie kompletnie wypożyczyć film i to jest niezależne. Nie musisz być subskrybentem Amazon Prime, żeby wypożyczyć film. A z tego, co widzę na Disney+, jedno będzie wymagało, będzie wymóg jednego z drugim. Mm-hmm. To jest tak, według mnie bardzo dziwna opcja. Sytuacja, której mówisz przy okazji Amazonu, no to jest to samo, co, nie wiem, Apple i iTunes, nie? W sensie, czy Apple Music. No, jakby najpierw był sklep i oni dopiero potem uruchomili usługę streamingu, więc jakby ten sklep dalej jest, no, jest czymś, z czym ta jakby usługa czy marka się kojarzy, więc no, nie będą z niego rezygnować, nie? W Disney jest odwrotnie, jakby oni zaczęli od tego streamingu ale mimo wszystko ten rynek już istniał. Rzecz, chodzi o to, że ten rynek już istniał. To nie jest tak, że oni wynaleźli ten sposób i jak ludzie właśnie popatrzą na... Właśnie Amazon jest najbliżej tego, no bo też streaming service plus wypożyczalnia, że tak powiem, no to popatrzą, ej, Disney, trochę macie gorszą ofertę pod tym względem. I nie zdziwię się, jeżeli osoby, które będą zobaczą taki próg cenowy, zakładam, że już nie mają Disney Plus, chociaż $30 to jak sporo, po prostu sięgnął w stronę piractwa i wydaje mi się, że Mulan będzie super piraconym filmem na całym świecie. Jeżeli już ktoś chciał iść do kina, no to zakładam, że pójdzie, ale mówię, wydaje mi się, że z Disney Plus stoi się troszeczkę odbije czkawką. I szczerze mówiąc, ja nie do końca rozumiem tą decyzję, jeżeli mam być szczery. Dlatego, że jeżeli możesz odpalić ten film tak jak Warner planuje odpalić Tenet, czyli w ograniczonej ilości kin, ale bez żadnego kombinowania z VOD, z jakimś streamingiem czy czymś takim, to dlaczego skakać na głęboką wodę od razu? Jakby nie do końca rozumiem, z czego ta decyzja wynika. Może z tego, że tak mają biedę na platformie Disney Plus i w ten sposób próbują to pobudzić, ale pobudzanie kontentu za $30 dodatkowo na pustej platformie na moje oko nie jest najlepszą decyzją, więc szczerze mówiąc, jakby nie rozumiem, dlaczego Mulan na streaming i do kin, a Tenet tylko do kin. Jakby, czy oni już mają takie dane, już mają analityków, którzy tak bardzo dokładnie przewidzieli, że nie, Tenet to po prostu nic w tych kinach nie zarobi i koniec, więc nie... Ja nie rozumiem trochę tej decyzji, szczerze mówiąc. Jeszcze gdyby właśnie to była produkcja reklamowana jako coś przede wszystkim dla dzieciaków, no to mógłbyś pomyśleć, że okej, no bo zobaczyli Universal i Trolle, czy tam Warnera i Scoobiego i uznali, że okej, to zastosujemy ten sam model. Ale ta Mulan, no, nie była reklamowana do tej pory w ten sposób, nie? Jakby była reklamowana na filmie z PG-13, ale jednocześnie no, jako coś ciut poważniejszego jednak, nie? Dla być może trochę starszych widzów. No kurczę, no te trailery wyglądały jakby to był film z gatunku Usia, nie? Pewnie, zupełnie. Wiesz, no, Pszczelny Tygrys, Ukryty Smok, coś Hero... No, sprawy. Jako coś bardzo poważnego, nie? Tak, absolutnie, tam nie było żadnych dowcipów w tych trailerach, prawda? Tam. Disney zawsze dbało o to, żeby był ten jeden duży dowcip w każdym, czy to w Pięknej Bestii, czy w Królu Lwie, czy w tych wszystkich innych adaptacjach, już o Marvelu nie wspominając. Wszystkie trailery super serio. Myślisz, no okej, okay, no wygląda dokładnie tak jak coś, co w Chinach by się spodobało. I... W Chinach, ten film trwa tak jak mówimy 115 minut, czyli w Chinach może być wyświetlany. Jasne, w Chinach są ograniczenia. Nie pamiętam, czy tam było nawet co trzecie miejsce. Wiem, że gdzieś wprowadzano, że muszą być dwa, czyli 1/3 sali może być pełna. Maseczki i tak dalej, no ale z grubsza tak jest na całym świecie. Czy 1/3, czy połowa sali, maseczki, nie maseczki i tak dalej. To jest wszędzie, więc Mulan wejdzie do Chin. I znowu, dlaczego wrzucacie to na streaming? Wiemy na przykład, że w Chinach piractwo też szaleje, jakby nie ma żadnego problemu z tym, więc dlaczego, wiesz co, mi to może mówić, że nie wiem, że ten film może nie wyszedł tak dobrze, jak chcą, no bo jeżeli ten film byłby naprawdę dobry,
to mam wrażenie, że nawet z tymi ograniczeniami, no to przez parę miesięcy, a mieliby do... Przynajmniej miesiąc by mieli, powiedzmy, zanim inne firmy by stwierdziły, że okej, jeżeli to się sprzedaje, to może też coś własnego tam wciśniemy, to nawet rozkładając to na więcej seansów, no bo siłą rzeczy mniej ludzi na seans, ale więcej seansów, to kina z przyjemnością zrobią miejsce dla Mulan, czy dla filmu takiego jak Tenet, żeby wepchnąć się do kin, no bo co... O nie, musimy wyrzucić kolejny seans Szczęk, albo Imperium kontraatakuje, żeby zrobić dla nich miejsce. Oczywiście, że zrobił. No to mam wrażenie, że jednak by to zarobiło, ale kiedy wrzucasz to od razu na streaming czy na VOD, to znaczy na VOD konkretnie, czy przez to leci wersja piracka, to mam wrażenie, że ci ludzie, którzy nie będą super zajarani, żeby pójść możliwie jak najszybciej, to prawdopodobnie nie zależy im aż tak na kinowym doświadczeniu. Jak nie zależy aż tak na kinowym doświadczeniu, to obejrzą albo tak, albo, tak jak mówię, w Chinach Disney Plus nie ma, więc innymi metodami. Kompletnie nie łapię, czemu się na to decydują. Znaczy, jeszcze pytanie brzmi, czy w takim razie jest odpowiednio duże zainteresowanie, żeby uzasadnić, wiesz, tego typu ruch, nie? No bo jednak film, który wymaga od ciebie zasubskrybowania Disney Plus i jeszcze zakupu za dodatkowe $30, no mam wrażenie, że gdyby to był, nie wiem, gdyby to była jakaś część Avengers albo jakiś inny bardzo oczekiwany film, powszechnie oczekiwany, to jeszcze to by było uzasadnione w zasadzie, że okej, dobra, masa ludzi będzie chciała to faktycznie obejrzeć jak najszybciej i będzie tak lepiej by zapłacić jakąś dużą cenę. I tak ale... wtedy lepiej byłoby to trzymać w kinach, wydaje mi się, bo wtedy... No pewnie tak, nie? Ale jeszcze byś znalazł jakieś argumenty. Natomiast mam wrażenie, że wiesz, no, zainteresowanie Mulan po tym, jak ten film został przesunięty, no, osłabło, a już jakby na starcie nie było jakoś super duże, nie? Jakby, szczególnie na zachodzie, no, to jest rzecz, z którą się totalnie rozminąłem, to znaczy stosunek do tego filmu, wiesz, widzów na zachodzie, gdzie to zainteresowanie było, no, takie sobie, nie? Masa osób była rozczarowana tym, że to nie jest animacja, są te zmiany... Nie śpiewają. Wygląda tak jak film z dzieciństwa, tak, nie śpiewają i tak dalej, więc mam wrażenie, że ten rynek zachodni, no nie wiem, nie rzucą się na to ludzie jakby od razu, nie? Być może są wypuszczeni tak bardzo po prostu brakiem żadnych premier, że może faktycznie tutaj się mylę, ale no nie wiem, wydaje mi się, że to w takim razie okej, no ten rynek chiński jest tutaj w tym wypadku kluczowy, tylko znowu, jak jeśli w tym momencie mamy film, który trafi od razu na torrenty w wersji tutaj WebRip 1080p. A Chińczycy nie mają innego wyboru, bo oni plus nie mają, więc jeżeli ktoś nie chce oglądać w kinie, jego kina są zamknięte, ma daleki dojazd do tych kin czy coś takiego, no to myślę, że nawet nie będzie się dwa razy zastanawiał, tylko sobie odpali i założy czapkę piracką i wio. No, więc wydaje mi się, że to byłby problem, nie? Znaczy, właśnie mnie też najbardziej dziwi z tego wszystkiego to, że jakby oni najwyraźniej starają się uderzyć naraz wszędzie, absolutnie, nie? Jakby i kina, i VOD, i streaming, i wiesz, i moim zdaniem to też jest dosyć dziwne. Być może w tym szaleństwie jest jakaś metoda i może my nie widzimy geniuszu tej decyzji po prostu i okaże się, że wiesz, Mulan zarobi gigantyczne pieniądze dzięki temu. Kto wie? Mówię, wszystko jest możliwe w tym momencie, tak? Tak, oczywiście. Nie ma co wykluczać jakiejkolwiek od możliwości. Kiedy ogłoszono Snyder Cut, wszystko jest możliwe. Tak, absolutnie tak. Natomiast, by the way, no ta decyzja wczoraj mnie jeszcze bardziej zdziwiła niż ten Snyder Cut, no ale okej. W każdym razie, no. Okej, okay, po pierwsze, gdyby to trafiło tylko do kin, tak jak Tenet, bym stwierdził, okej, no liczą na to, że faktycznie w kinach to zarobi całkiem sensowne pieniądze, tak, przez parę tygodni, nie? Tym bardziej, że Chiny mogą, nawet jeżeli inne studia wymyślą, że okej, jeszcze się wciśnimy pomiędzy listopadowe premiery, które póki co gdzieś tam latają, a tą Mulan, nie? Jeszcze mamy ten cały październik chyba nic dużego nie było ogłoszonego, więc może spróbujemy się tam wepchnąć dwa tygodnie po Mulan. To cały czas musisz pamiętać, że w Chinach jakby jest... inny system dogadywania się, inne premiery, nie wszystko trafia do Chin i tak dalej, więc Disney jasne ma tam wejście, czy Warner, ale każdego filmu tak sobie nie wepchniesz do Chin. Więc jest szansa, że wtedy właśnie w Chinach to do Black Widow by dociągnęło i tam po drodze nie miałbyś żadnych dużych premier. To bym zrozumiał. Słuchaj, ja bym nawet zrozumiał, gdyby oni po prostu wrzucili ten film na streaming, po prostu, wiesz, ogólnodostępnym. Stwierdził, okej, stwierdzili, że i tak nic na tym już nie zarobią, że stracą na tym pieniądze, więc poświęcą te, powiedzmy, środki na to, żeby, wiesz, rozkręcić Disney Plus bardziej. Tak, bo wtedy, gdyby ten film trafił, myślę, bezpośrednio na streaming, no to ponownie oznaczałoby straty na pewno w związku z tym, ale no w dalszej kolejności, powiedzmy, na dalszej perspektywie, myślę, że wiele osób by jednak się skłoniło do subskrybowania tego serwisu. Plus, no byłby hype duży jednak, że tak duży film trafia w tym momencie na Disney+, działoby się dużo, mam wrażenie, że byłoby naprawdę głośno o tym filmie. I wtedy bym okej, rozumiał, tym bardziej, że ten... Wrzesień to jest idealny moment, żeby tą Mulan tam wrzucić, no bo zaraz w październiku Mandalorian, nie? I zacznie się to kręcić jakoś, tak? Ale i lepiej to niż Black Widow na przykład, nie? Która wiadomo, że
na zachodzie przynajmniej na pewno będzie miała większy hype niż Mulan. No, natomiast teraz, kiedy oni to wrzucają właśnie w formie tego premium VOD, w ramach tej swojej usługi, mam wrażenie, że to jest generalnie zła reklama dla Disney+, bo to mówi przydzielonemu klientowi, że no, było wcześniej powiedziane, że wiesz, płacisz jednorazowo tam raz w miesiącu czy raz na rok i masz po prostu, wiesz, treść już ogólnodostępną, nie musisz za nią płacić i tak dalej. I nagle się okazuje, nie, no słuchaj, od czasu do czasu tutaj mogą być, znaczy ja wiem, że Czapek powiedział, że to jednorazowo i tak dalej, ale, kto słucha... ale mówię, no dla przeciętnego klienta to jest dokładnie komunikat, że okej, ale jak trzeba będzie, no to proszę, to damy coś za co, że będzie dodatkowo absolutnie płacić, nie? Więc to jest mocno zorientujące mimo wszystko dla przeciętnego klienta. Więc z drugiej strony, jeśli chcieliby już faktycznie zarobić cokolwiek na VOD, no to mogli wrzucić to po prostu na VOD, tak jak, nie wiem, no tak jak trafiały inne tego typu filmy tu, na tego typu serwisy, bo jasne, musieliby się podzielić trochę zyskiem z tymi platformami. Znowu oczywiście jest jeszcze problem piractwa, więc wydaje mi się, że ta po prostu premiera kinowa byłaby najlepszym rozwiązaniem, ale gdyby to trafiło na zwykłe serwisy VOD, no to też ta baza mimo wszystko widzów byłaby większa, bo nie byłoby tego ograniczenia, że muszą to być subskrybenci Disney+, nie? Tym bardziej, że Disney+ no nie jest ogólnodostępne, a być może Disney by się postarał, żeby ten film trafił na platformy nie tylko w USA. To jest dobry argument bardzo, że gdyby właśnie to poszło szeroko na VOD. No. Tylko, że z drugiej strony to i tak jest w porównaniu do kin cały czas zła decyzja. Po raz kolejny mamy te cholerne trolle World Tour, które zarobiły masę pieniędzy na VOD, ale tak naprawdę nie zarobiły, bo to był tylko przychód. A jak popatrzysz na koszt, a Mulan też ma przeogromny koszt, no to i tak by się nie zwróciło, więc jeżeli masz jakiekolwiek kina otwarte, ja bym dalej ryzykował kinami, ja bym dalej próbował jednak robić to, co Tenet, dokładnie, robić to, co Warner w tym momencie i próbować jednak tam ukierunkować swój film. Gdyby kina były wszystkie zamknięte i była taka sytuacja, jak kiedy Troll World 4 się pojawiało, wtedy spróbować to szeroko zakroić na VOD i przynajmniej zmitygować w ten sposób. Albo tak jak mówisz, no wrzucić już tylko na Disney+. W tym momencie... Jasne, Bob Czapek może sobie mówić, co tylko sobie chce, ale to będę wiedział ja, to będziesz wiedział ty i to będą widzieli nasi widzowie i ludzie, którzy się interesują tego typu branżą, czytają Deadline, Variety, co tam sobie chcą. Jakby nie patrzeć, nie jesteśmy tym targetem, który przyniesie im tyle pieniędzy, żeby to się jakkolwiek opłacało. Większość ludzi słyszy, że jest Disney+, odpala Disney+, sprawdza, co jest na Disney+, i to ogląda, albo tego nie ogląda i tyle. Jeżeli nagle zobaczą Mulan $30, na tym etapie, tak jak mówisz, po pierwsze, że to się włączy takie może coś, po drugie, nagle pojawi się zastanowienie, okej, na Disney Plus było reklamowane tym, że będą tam najszybciej premiery po zejściu z kin, wiesz, tylko mija ten kinowe okienko i od razu masz, jak szybko była tam bodajże, jak szybko tam Endgame na przykład się znalazło, właściwie... Jak tylko tam te okienko minęło, Disney Plus leciało, Endgame miałeś już na tym i oni zapowiadali, że dokładnie tak będzie, że jak tylko coś skończy swoje kinowe okienko, to sru jest na Disney Plus. I w tym momencie przeciętny Kowalski może sobie by pytanie, okej, okay, a jeśli skończy się kinowe okienko i trafi na Disney Plus, to może znowu będzie pieniążki, ja dopiero po miesiącu, dwóch, trzech już z niego zejdę. Wiesz, to samo w sobie... Jeżeli tam nie pojawi się wielki disclaimer koło tej Mulan, ej, one time deal, wiesz, na całym tym, żeby każdy to widział, to wydaje mi się, że przeciętnemu klientowi to będzie rodziło tak dużo pytań niepotrzebnych, których Disney w ogóle nie chciałby, żeby takie pytania się pojawiały. I to jest jeszcze kolejny powód, dla którego jest to fatalna decyzja. Wiele osób, które bronią tej decyzji, mówią o tym, że no okej, te $40 to też nie jest jakaś wielka suma, znaczy inaczej, że... Okej, jeszcze raz zacznę. Okej, tutaj jeszcze pojawia się ten argument ceny, nie? Która jest no, stosunkowo wysoka. I oczywiście wiele osób argumentuje tutaj, że po pierwsze, no, to wiadomo, to amerykańskie ceny wyglądają trochę inaczej niż kiedy je przeliczymy na złotówki. Albo że no, jak się tutaj zbiorą trzy osoby czy coś, podzielą się tą kwotą, no to wychodzi znacznie mniej. Tylko że znowu mam wrażenie, że to po prostu wygląda dosyć kiepsko, kiedy już jakby no, wyklarowało się, że te premiery VOD, które omijają kina, no kosztują $20, tak? I już mieliśmy przykłady. I to nie wymagają Disney. Żadnej subskrypcji jeszcze, tak? I wymagają subskrypcji, tak. I wchodzi Disney i z jednej strony wymaga ci subskrypcji za $7 i z drugiej strony jeszcze wrzuca dużo, dużo drożej swoją premierę. Mam wrażenie, że to po prostu wygląda bardzo zniechęcająco, nie? W tym wypadku. Nawet jeśli ktoś zacznie jakby nie każdy widz zaczyna nagle, wiesz, analizować to i przeliczać i czy to się opłaca, czy nie. Dla wielu osób zwyczajnie, no...
samo to, że okej, subskrybujesz platformę, mam się dopłacać do filmu, to już brzmi dosyć kiepsko. I z drugiej strony, jeśli ktoś kupował już wcześniejsze premiery i nagle widzi, że ma tę, która jest dużo droższa, mam wrażenie, że to też zniechęci wiele osób, tym bardziej, że tak jak już wspominaliśmy wcześniej, no to nie są Avengers Endgame, tak? Jakby Endgame miał wyjść w takiej formie, okej, kosztowało $30, pewnie i tak by masa osób zapłaciła. Natomiast w przypadku Mulan, wątpię, szczerze mówiąc. I jestem ciekaw, z czego ta cena wynika właśnie. Czy to jest kwestia tego, że oni uznali, że okej, mało osób się rzuci, to podbijmy cenę, i tak się rzucą tylko ci najwierniejsi, oni będą gotowi tyle zapłacić? Czy może na przykład, nie wiem, kwestia negocjacji z NATO, bo to jest jeszcze też osobna kwestia, że wiecie, już mówiliśmy o tym wcześniej, że Disney no, był sojusznikiem tutaj sieci kinowych, jeśli chodzi o tę kwestię zmniejszania okienka między premierą w kinach, a VOD, między generalnie wrzucaniem filmów, które miały mieć premierę kinową na VOD. Oni zawsze stali po ich stronie, bo myślę, że generalnie liczyli na to, znaczy oni zawsze stali w tych kwestiach po stronie kin, ale dzięki temu mogli liczyć na profity w związku z, nie wiem, dostawaniem większej liczby sal na swoje blockbustery albo w większej liczby seansów i tak dalej. Wiadomo, że Disney mając tyle blockbusterów, na tym mi zależało dużo bardziej. No i teraz mamy Disney, teraz nie mam żadnego komentarza ze strony tej sieci kin, więc na pewno to się odbyło przy jakichś tam negocjacjach i ustaleniach. Może na to narzuciło cenę na zasadzie, okej, niech ta cena będzie wysoka, tak, żebyśmy tutaj, żeby wciąż pójście do kina było atrakcyjne w tym, wiesz, w kontekście kupna tego filmu na VOD. Ja mam jeszcze inną teorię i wydaje mi się, że może, tak wspomniałeś właśnie o ustaleniach z siecią, z tym związkiem sieci kin, czyli właśnie NATO, mam podejrzenie, może Disney wcale nie chciał tego wrzucać w ogóle do kin, ale właśnie poszli im na rękę w ten sposób, że okej, oni w ogóle nie widzą tego, jako że kina cokolwiek im przyniosą. I teraz, dlaczego mogą tego nie widzieć? Może, chociaż wydaje mi się, że to byłoby dosyć ryzykowne, ale Disney to Disney, więc mają na pewno cały sztab analityków, pewnie mają swój oddzielny budynek pewien analityków, gdzie siedzą tylko ludzie i analizują na 50 lat do przodu trendy. I być może wyszło im ze wszelkich możliwych danych, jakie tylko mogą mieć, po prostu wiarygodne, że ten Tenet to nic nie zarobi. Że faktycznie to te kina są tak ograniczone, ludzie cały czas się tak boją chodzić do kin, rośnie cały czas ilość zarażonych osób i w Polsce, i w Stanach, że może gdzieś tam im wyszło w którymś słupku, że kina odpadają, że te Trolls World Tour to naprawdę było to, co super zarobek i dzisiaj czegoś takiego z kin nie można wyciągnąć, bo po prostu będzie za mało ludzi na tych seansach. Okej, to jest bardzo dużo założeń, ale załóżmy, że tak im wyszło. W tym momencie mogli uznać, że w takim razie, jeżeli musimy już wypuszczać tą Mulan, to w ogóle nam się nie opłaca tego puszczać do kin. Ale w tym momencie wchodzi właśnie NATO i ich cała rozmowa, wiesz, nie będziemy uniwersalem i nie będziemy swoich wymagań robić. I jest od nich informacja, że no dobra, słuchajcie, ale jak macie ten film, nasze sieci cierpią, wiesz, krwawią pieniądze na lewo i prawo. Może chociaż jeżeli byłaby ta Mulan, to przynajmniej gdzieś ludzie by chodzili, nie? Lepsza Mulan niż cokolwiek. I może gdzieś tutaj był ten deal, ale jeżeli miałbym, staram się po prostu znaleźć jakąkolwiek racjonalną decyzję do takiego, a nie innego zachowania i wydaje mi się, że właśnie jedynym absolutnie czynnikiem to był takim, gdyby oni naprawdę byli przekonani, że kina nie przyniosą im teraz hajsu. No właśnie, bo warto też to podkreślić, bo nie wiem, czy to z tej mojej pierwszej wypowiedzi było zrozumiałe. Jakby ten film nie wychodzi w USA w kinach, on wychodzi na Disney+. Jakby wszędzie na rynkach, gdzie jest Disney+, tak, wychodzi na Disney+, nie wychodzi w kinach. Natomiast do kin trafia tylko i wyłącznie tam, gdzie tego Disney+ nie ma, no i oczywiście, gdzie no, jest możliwość wyświetlania tego filmu w kinach, więc najpewniej w Polsce też trafi do kin. Co też jest dosyć interesujące, bo ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest taka sytuacja, że wiesz, wychodzi do kin tam w USA, gdzie się da, tak, gdzie, tak, gdzie też, jeszcze też jakieś też będą otwarte. No. No, ale z drugiej strony do NATO należą ludzie, którzy mają kina nie tylko w Stanach, tak? Pod Regal to jest ten Cineworld, więc oni mają chociażby u nas swoje kina, więc jakby dalej to, o czym mówię, może być zasadne. Natomiast to i tak jest właśnie, mam wrażenie, że
ta decyzja, myślę, że pokazuje nam z jednej strony oczywiście, że grunt się tam topi mocno pod Disneyem, że są gotowi na tego typu decyzje, ryzykowne jakby nie patrzeć, tak? No okej, okay, no nie skreślajmy tej możliwości, że być może to okaże się dobrą decyzją, natomiast no jest ryzykowna, to na pewno. Ale też myślę, że pokazuje jasno, że i pozycja NATO topnieje po prostu z dnia na dzień, jeśli są w stanie po prostu bez zająknięcia najwyraźniej się zgodzić na to, że film na rynku amerykańskim nie trafi do kin. I mówimy tu o filmie za 200 milionów dolarów, nie? Tylko że... Ponad 200 milionów dolarów. Znowu, pytanie brzmi, jeżeli na pewno szefowie AMC czy właśnie w Stanach Regal też mają swoich analityków, na pewno też mają swoje prognozy, które może pokażą, że ten Tenet to im wcale dużo nie przyniesie. I możliwe, może na przykład nie mają o co walczyć wbrew pozorom. Może w Stanach sytuacja według nich wygląda tak fatalnie z zamkniętą Kalifornią, jeśli chodzi o filmy. Już są oczywiście żarty o tym, że na Tenet to będą wielkie pielgrzymki do sąsiednich Stanów, żeby móc oglądać, ale to są, myślę, bardziej dowcipy niż jakakolwiek realna sytuacja. I może tak to wygląda, że amerykański rynek na tym etapie jest po prostu kompletnie leży, tak? I nie ma tutaj o co walczyć. Co jest smutne w tym wszystkim, to, że Mulan, tak już kompletnie odchodząc od samej analizy rynku, to był film, który chwalił się niesamowitymi scenami batalistycznymi, gdzie tam było to, wiesz, ile tam oni nie wydali na pieniędzy na to, żeby to wyglądało jakoś. Chwalili się to, wiesz, tymi zbrojami, tymi brońmi, tym wszystkim, co jest takie dla tego epickiego kina wojennego. Zresztą oni tak to nazywali, zanim pierwsze zdjęcia ruszyły. Mówili, że to będzie taki film wojenny, nie? Gdzie będzie miał po prostu konkretne wielkie starcia Mongołów z Chińczykami i tak dalej. To po prostu będzie wielka, wielka bitwa. No jednak znowu, to, że nie pojawia się to w Stanach w ogóle w kinach, jest o tyle smutne, że myślę, że mimo wszystko parę osób zdecydowałoby, że tego typu widowisko wolą obejrzeć. Ja na przykład, na pewno wolę obejrzeć to, że ja nie mam Disney Plus, więc nie mam w ogóle innej opcji, ale gdybym miał, to i tak wolałbym pójść na Mulan do kina, niż oglądać to w domu. Wydaje mi się, że to jest ten film, który jest skrojony właśnie pod oglądanie na dużym ekranie, z odpowiednim dźwiękiem, ze wszystkim, co towarzyszy filmom wojennym. I to jest trochę smutne, że jednak rynek amerykański, który jest dalej teoretycznie największym, chociaż w tej chwili to ciężko stwierdzić cokolwiek, zostanie pozbawiony w ogóle tej opcji oglądania tego na dużym ekranie, tak jak było to zamierzone. No, szczególnie to jest tym smutniejsze, że ta informacja się pojawia gdzieś tak, no nie wiem, kilka dni po tym, jak... nie wiem, kto to był, czy to był szef NATO? Chyba nie, chyba ktoś z AMC. To mówiliśmy też o tym, który mocno tutaj zachęcał wytwórnie do wypuszczania filmów do kin, żeby jakoś to rozkręcić i tak dalej. No i okazuje się, że najwyraźniej nie jest to opłacalne, nie? Były przecież te pozwy... Biorąc pod uwagę, że nic nie tego nie robi. Sieci kinowe pozywały różne stany, które zamykały im kina za to, że, nie wiem, miejsca kultu mogą być na przykład otwarte i inne miejsca, które w odpowiedniej przestrzeni mieszczą więcej ludzi tak naprawdę niż sala kinowa, a kina nie mogą być otwarte, nie? Więc tam widać, że te kina starają się walczyć, ale tak jak mówisz, wygląda, że ich pozycja topnieje z dnia na dzień. Mieliśmy dopiero co deal z Universalem. Widzimy teraz, że nawet Disney, który był murem za nimi stał, wydaje się być... no wykręcać trochę z tego, nie? Wydaje się być jednak... Okej, jednak nasz super film to tylko tutaj w Stanach na Disney+. Mówię, po raz kolejny, wydaje mi się, że po prostu Disney wyliczył, że w Stanach tego filmu nikt nie zobaczy. Że w Stanach po prostu nie jest opłacalne. A co za tym idzie? To bardzo źle wróży Tenet. To bardzo źle wróży nadchodzącemu filmowi Warnera. Ale najlepsze jest jeszcze w tym wszystkim to, że jasne, na pewno mają tam bardzo zdolnych analityków, ludzi, którzy są w stanie zobaczyć obecne trendy, nie wiem, obecne, nawet nie tylko trendy chodzenia do kina, ale w ogóle zachowania ludzi i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, chcę tylko zaznaczyć, żadna z tych analiz nie może być właściwa, bo nie mamy nigdy punktu odniesienia. Bez punktu odniesienia naprawdę ciężko robić trafne analizy. Ja się jeszcze nie zdziwię. Mówię, zakładam, że to jest powód, dla którego Disney podjął taką decyzję, bo nie widzę innego, żadnego sensownego powodu. Ale ja się nie zdziwię, jeżeli okaże się, że się na tym przejadą i jednak na przykład Tenet zarobi kasę, bo jednak się okaże, że ludzie chcą iść do kin. Jednak się okaże, że ludzie chcą tego jako tego poczucia normalności takiego, że kurde, tego dawno nie było, chociaż chcę poczuć troszeczkę, że świat nie jest zamknięty cały
i chcę trochę tej popkultury skosztować, bo cały rok nie miałem blockbusterów. I prawda jest taka, że to jest kompletnie realne. Po raz kolejny, na pewno analizowali to ludzie lepsi ode mnie, ale cały czas zdaję sobie sprawę, że bez punktu odniesienia, którym będzie pierwszym dokładnie Tenet, to jest trochę wróżenie z fusów. Tak, no, nawet jeśli powiedzmy Tenet nam coś powie, to niekoniecznie musimy się przekładać na Mulan, nie? Jakby też możemy. Jest na pewno argument za tym, że po prostu ludzie są na tyle wypuszczeni, że będą gotowi iść do kina na jakikolwiek duży film wysokobudżetowy i odpocząć od tych Netflixowych rzeczy. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest też sensowny argument za tym, że okej, no ludzie będą chcieli zobaczyć Tenet, który jest autorstwa Christophera Nolana i stoi za tym konkretny twórca i jest gwiazdorska obsada i tak dalej. Iż Mulan, która no, gwiazdorskiej obsady za bardzo nie ma, jakby nie patrzeć, nie? Mm-hmm. I jest jednak filmem, no już mówiliśmy wielokrotnie, który miał zarabiać przede wszystkim w Chinach. Znaczy ja mam kontrargument na to cały czas, będzie dalej reklamowane jako adaptacja animacji Disneya. I chociaż trailery były jakie były, to cały czas jest gdzieś ten vibe. I po długim czasie, w którym masa rodzin miała dzieciaki zamknięte w domu przez pandemię, przez zdalne nauczanie i całą resztę rzeczy, fakt, że można z nimi pójść do kina, żeby się, wiesz, zobaczyły coś razem z rodziną, wydaje mi się, że też mógłby być atrakcyjny. Ale po raz kolejny twój argument i mój argument to jest właśnie wróżenie z fusów, bo kompletnie nie mamy pojęcia, jak zachowa się lwia część widzów w obecnym stanie, mając jakikolwiek blockbuster do wyboru. No na pewno optymalną sytuacją na Disneya byłaby sytuacja, w której ten film pewnie nie zwróciłby kosztów produkcji, ale zarobił jakieś sensowne pieniądze. Myślę, że wtedy ruszyliby. Załóżmy, że powiedzmy wyniki są okej, tak? W sensie same w sobie, tak? Już bez porównania do jakby kosztów produkcji i tak dalej, ale że te pieniądze, które udało się tutaj zarobić na tym, no są znaczącym wpływem do budżetu, który im tam płynność na pewno poprawi. Czy myślę, że potem, że wtedy to by działało jako taki poligon doświadczalny przed ewentualnymi kolejnymi ruchami w tym stylu, że mogliby zrobić to samo, na przykład, nie wiem, z Black Widow albo z jakimiś innymi filmami, które mieli do tej pory? No bo też jest tutaj parę argumentów za, parę argumentów przeciw. Ten argument podstawowy przeciw to jest to, że no jednak te filmy kosztowały dużo, więc no jakby zawsze jest trudno podjąć tę decyzję na zasadzie, no dobra, zróbmy na tym cokolwiek. Ale jest jeszcze parę argumentów za, między innymi cała ta sytuacja z MCU chociażby, gdzie przesuwanie kolejnych premier i tak dalej robi się coraz bardziej problematyczne. Plus, no ten rok 2021 też jest dosyć ciasny już w tym momencie i przesuwanie kolejnych na przykład rzeczy na dany rok też jest coraz trudniejszą decyzją. Więc załóżmy, że Black Widow trafia na przykład w ten sam sposób na Disney Plus, albo trafia do kin w ograniczonej dystrybucji, na VOD, cokolwiek. Czy był to dobry ruch? Nie jestem w stanie powiedzieć tak samo jak w przypadku To jednak Mulan. Jest tańszy film też przy okazji niż Mulan, nie? Ale naprawdę, ale może mieć większy potencjał na zachodzie na przykład. Więc... No tak. Powiem tak, jeśli z jakiegoś powodu do końca roku sytuacja miałaby wyglądać tak, jak wyglądała, czyli że możemy produkować treści, ale mamy problem z wypychaniem ich i możemy skończyć Winter Soldiera i Falcona, WandaVision, zaczynamy te wszystkie zdjęcia, o których się mówiło, czy tego Moon Knight, czy tamtą Miss Marvel, tak, to ma ją ruszyć do tego zdjęcia lada chwila, czyli zaczynamy tu tubę zapychać i nie mamy jak je, żeby z drugiej strony coś wylatywało. Powiem, że tak, że wydaje mi się, że wtedy puszczenie Black Widow na Disney Plus, ale na Disney Plus, a nie na VOD, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że jednak z tym VOD to oni trochę mogą. Może. Dobra, nie będę wyrokował, jeśli czy Disney Plus, czy VOD, póki nie zobaczę numerków z Mulan, ale ogólnie w jaki sposób dostępna w domu? To będzie na razie moja wymijająca odpowiedź. Wydaje mi się, że tak, dlatego że w tym momencie to już nie będzie kwestia zarobku tego jednego filmu, to już nie będzie kwestia tego, czy sama Black Widow będzie mogła się dobrze sprzedać, tylko to będzie kwestia tego, czy możemy rozpocząć całą naszą machinę i nasz serwis streamingowy, na którym postawiliśmy bardzo, bardzo dużo kart. Więc moja odpowiedź mi w tym konkretnym wypadku, kiedy do końca roku będzie taka sytuacja i nie będzie pewnych perspektyw, że na 100% w lutym puścimy Black Widow, choćby nie wiem co puścimy wtedy, to wtedy odpowiesz mi tak.
Być może jakimś wskazówką jest właśnie to, że ta decyzja tutaj, znaczy oczywiście no, ona trafiła do nas tutaj w związku z tym kolem do inwestorów, ale nie mogę nie powiązać tego mimo wszystko z informacją o tym, że ruszają zdjęcia wszędzie praktycznie, nie? Czy to nie tylko w Disneyu, ale też w Warnerze i tak dalej. Jakby, to, że nagle ruszają zdjęcia, to też wspomniałeś o tym wcześniej, no jest myślę istotne w tym kontekście, że teraz jest sens wypuszczać te rzeczy, bo będą produkować nowe. Nie będzie sytuacji, dokładnie, w której wypuszczą teraz po taniości, tak? I zarobią mniej, a później zostaną z niczym, bo produkcja stoi, nie? I to jest, myślę, że ta rzecz, która... Showbiz go on cały czas, nie? No. Tak, nawet jeśli teraz nie zarobią więcej, to chociaż będzie się działo, tak? Będą mogli podbijać sobie, powiedzmy, też zainteresowanie, będą mogły ruszać te kampanie marketingowe i tak dalej. To już jest trochę inna sytuacja, nie? Więc wydaje mi się, że... W przypadku Marvela jest to o tyle szczególne, że jednak oni mieli bardzo konkretny system budowania hype'u. Od pierwszego Ironmana cały czas podbijali stawkę, non-stop podbijali stawkę, podbijali, do wielkiej kulminacji, jaką było Endgame. Endgame z epilogiem w Spider-Man Far From Home zamknęło to i mieli plan tego wyciszenia kompletnego do Black Widow. Okej, to nie wyszło, więc musieliśmy ten plan z wyciszenia do Black Widow kopnąć dalej na ten listopad, tak? Myślę, że to okienko, w którym jeszcze to już jest wyciszenie, a nie kompletne znudzenie i zapomnienie, zaczyna się powoli wyczerpywać. Bo mieliśmy ten moment, w którym zaraz po Endgame ludzie jeszcze poszli na Spidermana, ale generalnie wszędzie w sieci widzieliśmy komentarze. Mnie już za bardzo Marvel nie interesuje, już Endgame się skończyło, już tam nie znam tych postaci, jakiś Eternals, jakiegoś Shang-Chi, mnie w ogóle o te postacie nie obchodzą. Wiele ludzi zapominało, że Guardians of the Galaxy też nikt nie znał, kiedy wchodziło, ale rozumiałem w pewien sposób to podejście, bo Endgame było takim... Bo w pewien sposób tak wymęczyło, nie? Jeżeli już widzimy, jeśli chodzi o te postacie. Więc ta przerwa pomiędzy była wkalkulowana i absolutnie sensowna. Problem polega według mnie na tym, że jeżeli ta przerwa zrobi się zbyt długa, to w pewnym momencie to już nie będzie tęsknię za Marvelkami, tylko to już będzie na zasadzie takim, że trzeba będzie prawie że od nowa budować całe momentum, czego oni na pewno będą chcieli uniknąć. Bo jednak, tak jak wspomniałem przed chwilą, to nie jest coś, co możesz porównywać w kontekście jednego filmu. Nie możesz patrzeć na rozwój całego uniwersum, szczególnie kiedy Disney Plus miało zaraz ruszyć z milionem seriali, przez pryzmat tego jednego filmu Black Widow. Po prostu nie możesz tego robić. I mówię, jeżeli jeszcze do listopada, naprawdę w listopadzie ta premiera da radę w jakiś sensowny sposób, czyli umówmy się, Kalifornia musi być otwarta, przynajmniej w restrykcyjnych zasadach, ale musi być. Jeśli do listopada będzie perspektywa, że to się stanie, okej, puszczajcie do kin i wtedy próbujcie. Jeśli nie, trzeba to poświęcić niestety na kość też tego, żeby po niej puścić Falcona z Winter Soldierem, potem wypuścić WandaVision, potem zobaczymy co z Shang-Chi, uda się, nie uda się, to jest kwestia tego znowu, jak będą premiery i tak dalej, bo inaczej... Mówię o tym dzisiaj trzeci raz, to się zakorkuje po prostu i produkcja stanie. Jak produkcja stanie, to studio się przewróci, a Disney nie może się pozwolić sobie na tego typu rzeczy. Znaczy właśnie w obręb tego ekosystemu, tak, MCU, w który wliczały się premiery kinowe chociażby, czy miejmy nadzieję w przyszłości seriale, jakby wliczała się też cała ta właśnie machina marketingowa, nie? Jakby to, kiedy wychodziły zwiastuny chociażby też, myślę, miało wpływ na to, kiedy... Znaczy inaczej, to kiedy miały miejsce zwiastuny, też było obliczone w taki sposób, żeby ten hype cały czas istniał w jakiś sposób, nie? Więc kto wie, być może sygnałem, że Black Widow pojawi się zgodnie z planem w listopadzie, będzie na przykład trailer Eternals, tak? I powoli zaczynamy tutaj... Wracamy do gry, tak? I dostajemy zwiastun... Z drugiej strony, czy będzie? W sensie, jeżeli dalej myślał, że Black Widow może pojawić się w tej samej formie VOD, to czy wtedy też nie wrzucaliby tego traileru? Też by chyba go wrzucali. W sensie nie wydaje mi się, żeby trailer Eternals jednoznacznie powiedział nam, że w jakiej formie wyjdzie Black Widow. Wydaje mi się, że on jednoznacznie powie nam, że Black Widow wyjdzie w listopadzie. No, że wyjdzie, tak. Ale czy wyjdzie na VOD, czy na Disney Plus, czy do kin? To wydaje mi się, że nie będziemy mogli tego spekulować, dopóki nie zostanie to faktycznie ostatecznie blisko, wiesz, przyklepane.
A propos ekosystemu w ogóle, no mam wrażenie, że też ta decyzja związana ze streamingiem i z tym, żeby nie wypuścić tego filmu na innych platformach, to jest takie podejście jak i Apple, nie? Że jakby wszystko ma być u nas i nie, za wszelką cenę nie zgodzimy się na wypuszczenie tego filmu gdziekolwiek indziej, bo nasze marki mają być u nas. I myślę, że też z tego samego podejścia wynikało to, że Mandalorian nie pojawił się nigdzie indziej, wiesz, poza platformą Disneya, czy... Ale Mandalorian jednak rozumiem, bo to jest ten serial, który jest... No to tak jak Netflix nigdzie indziej Wiedźmina nie puści, Amazon Boysów i tak dalej. Czy HBO, wiesz, Gry o Tron... Nie, Gry o Tron to akurat była na Hulu. Ale to akurat dlatego, że mieli po części, tak? Hulu to jest specyficzny twór. Przynajmniej był, bo już się nie robi. Za chwilę jeszcze słowo chyba o Hulu powiemy, bo... Okej, okay, więc... Warto. Więc to jeszcze rozumiem, natomiast filmy wiadomo jak idą. Ja mam wrażenie, że to wynika z tego, że przy tych dealach niestety trzeba zapewniać różnego rodzaju ekskluzywność, trzeba zapewniać pewnego rodzaju jakby czas trwania i w momencie, w którym podpiszemy teraz, żeby Mulan była na VOD w innych miejscach, może się okazać, że kiedy my byśmy ją chcieli już dać u siebie na Disney Plus jako no, normalna oferta, a nie VOD, to ona będzie jeszcze w zbyt wielu miejscach dostępna jednocześnie. Zanim tamto wygaśnie, no to już minie zbyt dużo czasu, bo jakby te wszystkie portale i sklepy, które oferują VOD, raczej nie zgodzą się na 3 miesiące. Albo na 4, nie? VOD, a potem już nie. Myślę, że jeśli się zgodzą, to pewnie przy tak drakońskich warunkach, ile procent biorą z tego, że to się znowu by nie opłacało. Okej, okay. No dobra, słuchajcie, no standardowo oczywiście przy okazji tej kolejnej decyzji, kolejnych nagłówków o treści Disney Plus rzuca Mulan na Disney Plus, no mówi się o rewolucji, o zmianie funkcjonowania, znaczy zmianie dystrybucji i tak dalej. Ale mam wrażenie, że cały czas nie zaznacza się tego, że to jest jednak no, rzecz związana tylko i wyłącznie z sytuacją, w jakiej jesteśmy, w sensie z pandemią. I tylko i wyłącznie mam wrażenie, że gdyby sytuacja wróciła do normy, dystrybucja też by wróciła do normy. Sekundę. Więc kwestia, pytanie, ile to wszystko potrwa. Dokładnie. Bo im dalej będziemy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tym większe szanse, że faktycznie ten model się zmieni siłą rzeczy. I jak już się zmieni, to być może zmieni się tak bardzo, że odkręcanie tego później już będzie niemożliwe. To może być rewolucja. Ja tym razem się przychylam jak najbardziej do tych głosów i zgodzę się z tobą jednocześnie absolutnie. Jeżeli dzisiaj pojawiłaby się super pewna szczepionka, pach, 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 wszystkich szczepimy, pomijając ruchy antyszczepionkowe, ale wszystkich szczepimy jak się da na lewo i prawo, za ile szczepionki? Mniej więcej mówi się, że około miesiąc jest potrzebny ten czasu, zanim twój organizm na bazie szczepionki wytworzy antyciała, więc za miesiąc, wiesz, koncerty, wszystko na pełną skalę, lecimy z tym. To nawet się nie zająknął w tym momencie studia, kina i tak dalej. Problem polega na tym, że właśnie jeżeli to potrwa zbyt długo, coś czego bym nie pomyślał, że powiem rok temu, ale ja absolutnie widzę opcję, w którym przemysł kinowy taki jaki znamy po prostu padnie. No, prawda jest taka, że i wtedy będzie rewolucja. Tak, już mówiliśmy wielokrotnie i to jakby dalej obowiązuje, że w takim normalnym trybie no, nic nie zapewni, żadna inna forma nie zapewni takich zarobków jak właśnie tradycyjna dystrybucja kinowa. No rzecz w tym, że w tym momencie zarówno kina jak i wtedy i kina i powiedzmy dystrybutorzy zarabiają na więcej, ale w tym momencie i kina i dystrybutorzy są pod ścianą, nie? I muszą podejmować tego typu decyzje, więc nie zdziwię się, jeśli zobaczymy więcej tego typu decyzji w kolejnych miesiącach, powiedzmy, jeśli ta sytuacja się nie zmieni. Szczególnie, że no właśnie, jeśli nawet Disney podejmuje takie decyzje, tak? Disney, który, no jasne, jest pod ścianą finansowo w związku ze swoimi inwestycjami, ale jednocześnie, no był tak jak już wspominaliśmy, no do tej pory wydawał się tym tutaj filarem, jeśli chodzi o, żeby nie zmieniać tego status quo, no to podejrzewam, nie zdziwię się, jak dostaniemy za jakiś czas informację, że i Warner, powiedzmy, dogadał się na jakiś deal tutaj z kinami, ale ewentualnie przy okazji jakiegoś filmu i jakieś inne wytwórnie. I koniec końców Universal zostanie w dupie z tym swoim chujowym dealem z AMC. Za wcześnie wypalili. No ale hej, no to ktoś musi być tym prekursorem, nie? Słuchajcie, no tak jak widzicie, no masa mieszanych uczuć, tak? No bo sytuacja jest taka, jaka jest, jakby tak jak wspomnieliśmy na początku, decyzja jest kiepska, ale no nie ma za bardzo lepszych w tym wypadku. No może by się znalazły lepsze na zasadzie, że okej, no może lepiej było to wrzucić na VOD, albo lepiej rzucić po prostu na streaming i tak dalej. Możemy sobie spekulować, jak nam się wydaje, ale też nie mamy pewności, szczerze mówiąc, nie? Więc kto wie. Słuchajcie, jeśli macie jakieś opinie na ten temat, to dajcie nam znać, chętnie poczytamy. I na sam koniec jeszcze jedno słówko odnośnie tutaj tego, co ogłaszał Bob Czapek.
odnośnie Hulu właśnie, a między innymi właśnie, nie, właśnie zaskakująco nie odnośnie Hulu, bo my do tej pory zakładaliśmy, że Hulu będzie tym serwisem, który prędzej czy później wyjdzie sobie poza USA, no bo gdzieś trzeba, gdzieś Disney chciałby na pewno streamować ten swoje treści, które się na Disney Plus za bardzo nie nadają, te, które zakupili między innymi wraz z zakupem asetu Foxa. Okazuje się, że będą to jak najbardziej robić i wyjdą z tymi treściami poza USA, ale nie w formie Hulu, bo Czapek stwierdził, że Hulu no, nie ma żadnej rozpoznawalności poza USA, natomiast mają już markę, która ma rozpoznawalność poza USA, przede wszystkim w Azji, w Indiach między innymi, bo razem z Foxem zakupili coś, co się nazywa Hotstar i do nich należy marka Star właśnie. No i pod tą marką... Disney Plus gratisowali jakby do tej marki po tak. To, żeby ludzie od razu zobaczyli, że o, macie, jeszcze coś. No i pod marką Star najprawdopodobniej będą, czy inaczej, Star będzie po prostu platformą, która najpewniej trafi na inne rynki. Nie wiemy na razie na jakie, nie wiemy kiedy, nie wiemy ile to będzie kosztowało, na pewno, natomiast wiemy, że najpewniej właśnie jakieś oferty w stylu Disney Plus plus Star pakiety na przykład. Pakiety na pewno będą. Tak, pakiety są w planach i jeśli już mielibyśmy na przykład w Polsce liczyć na to, że treści powiedzmy Foxa i nie wiem, rzeczy z FX na przykład będą trafiać na jakiś streaming, no to najpewniej, jeśli Star kiedykolwiek wyjdzie do nas, no to właśnie w ramach tej platformy. To jest ciekawą decyzją w sumie. Ale... Ja właśnie patrzę, to w Indiach dokładnie tak jest, no że... No w Indiach, tak. Tam już Star jest. No. Był Star, jak pojawiło się Disney+, Plus, to najpierw dostaliście na miesiąc do tego, co jest już dodatkowo Disney+, Plus, a potem macie opcję powiększenia tego do tego większego pakietu, który jest i tak tańszy niż... No wiadomo, że musi to jakoś tam się spinać. I wtedy macie pakiet, tak jakiś Hotstar Premium, czy jakoś tam to się nazywa, i wtedy w niego jest wliczane zarówno to, co mieliście do tej pory, plus Disney+, Plus, który odpadnie po miesiącu, jeśli... I wtedy... To był artykuł związany z tymi subskrypcjami, gdzie Disney+, Plus podał, ile mają subskrypcji, licząc ten miesiąc darmowy, który dali, a nie uwzględniając, ile osób po miesiącu stwierdzi, że jednak nie chce dopłacać. I pamiętam, właśnie z tym to było związane, ale... Pokazuje, że te pakiety już istnieją gdzieś na rynku, na świecie, tak? Tam, gdzie Star jest. Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tam jakby Star posiadało swój własny serwis streamingowy w Indiach, właśnie Hotstar, jak Disney Plus to przejął, zamienił to w Disney Plus Hotstar w Indiach, żeby żeby znajoma marka powiedzmy była łatwym przejściem dla użytkowników tam, z kolei no wszędzie indziej to dalej jest Hotstar po prostu, natomiast w 2021 roku nie będą to zamieniać po prostu na Star, żeby to wszystko było pod jedną marką, no i być może prędzej czy później trafi też do Europy i do nas. No i tam oczywiście będą treści z telewizji ABC, FX, Freeform, rzeczy z... No oczywiście wytwórni 20th Century Fox, Fox Searchlight, tak dalej, więc to wszystkie rzeczy, które powiedzmy, no nie kwalifikują się na Disney+. No, także no, nie wiemy nic więcej o tej platformie poza tym, co opowiedzieliśmy, także jak dostaniemy więcej szczegółów, to pewnie jeszcze sobie o tym pogadamy. I to chyba tyle, jeśli chodzi o informacje ze strony Disneya. No, dzieją się rzeczy generalnie, także praktycznie zwiększa się częstotliwość tych ważnych informacji w tym temacie, nie? Ja mam do ciebie jeszcze na koniec pytanie, no. Czy jeśli Mulan wyjdzie u nas do kin, to będziesz... My mamy akurat dostęp do Disney Plus i pewnie dałoby się to jakoś załatwić, żebyśmy mogli przez ten w ten sposób zapłacić tę kasę za wypożyczenie tego. Więc moje pytanie brzmi do ciebie, czy wolisz obejrzeć Mulan w domu, czy jeżeli będzie taka opcja w Polsce, że powiedzmy Cinema City, czy jakieś inne kino będzie oferowało kinowe doświadczenie, to czy planujesz iść na Mulan? Nie no, idę do kina, kurczę, no to też, ja byłem, mi się bardzo podobały zwiastuny, wyglądają moim zdaniem fantastycznie i aż, szczerze mówiąc, szkoda mi było oglądać ten film w domu, ja, znaczy, tak mówię oczywiście, ale kto wie, jak będzie, czy się nie rozlenimy, bo szczerze mówiąc, jeszcze się do kina nie wybrałem, cały czas planujemy wybrać się, nie wiem, na Mrocznego Rycerza najprawdopodobniej, ale to się zbieramy, bo zwyczajnie przez ten okres się tak zwyczailiśmy, wiesz, od tego chodzenia do kina, coś, co stało się jakimś takim konkretnym rytuałem, co tydzień, co dwa tygodnie, w tym momencie no jest wyprawą i wyzwaniem, więc mam nadzieję, że do czasu Mulan już zdążę się wybrać przynajmniej parę razy do tego kina, że to już nie będzie, wiesz, coś, po takiej wielkiej przerwie, ale tak czysto teoretycznie no bardzo chciałbym zobaczyć to jednak w kinie, bo chociażby dla samej oprawy, plus no trochę tęsknię jednak za tym, za dużymi premierami w kinie, może w ten sposób, no, bo no...
Ja mam podobnie w tym momencie. Ja chciałem od dłuższego czasu zobaczyć Imperium kontratakuje w kinie, bo wiele razy mówiłem o tym, że jedynie Powrót Jedi, jak byłem mały pod koniec lat 90., to wtedy były te special edition puszczane i tuż przed, żeby dogonić do podmroczne widmo, żeby Polacy mogli zobaczyć sobie wszyscy. Więc zdążyłem zobaczyć tylko Powrót Jedi już w kinie i chętnie zobaczyłbym Imperium, którego nigdy nie widziałem. Ale mam podobnie jak ty plus przez ilość projektów, które ostatnio robię, generalnie walczę o każdy wolny wieczór, a jakby nie mam za bardzo innej opcji niż pójść wieczorem do, na te filmy. Aczkolwiek, no, Imperium kontratakuje to jest jednak film, który znam. Okej, nigdy nie widziałem go w kinie, ale jednak go znam. Natomiast właśnie chciałbym mieć to doświadczenie kinowe, pójść, zobaczyć, zanurzyć się w nieznane, nie? Jeśli na sali kinowej. No i jednak Mulan, właśnie tak jak wspominałeś, mi też bardzo podobały się trailery. Idea zobaczenia właśnie filmu w tym stylu, ja jestem fanem tego typu kina w ogóle. Dawno nie widziałem żadnego filmu w tym stylu robionego. A pamiętam, że kiedyś się zachwycałem, czy Hero, czy Domem Latających Sztyletów, czy Pszczelnym Tygrysem. I no naprawdę też tęsknię za tym, bardzo chciałbym zobaczyć to znowu w kinie. I właśnie wielkie widowiska. Więc jak będzie opcja, no to zrobię wszystko, żeby znaleźć ten wolny czas, żeby faktycznie przejść się na to do kina. Raczej nie będę kombinował z... Już nie mówiąc o tym, że będzie też taniej. Pewnie pójdziemy w dwie osoby, no to się uczy na dwa bilety, patrząc, że teraz już Cinema City to już jest inna kwestia, że cały czas na nasze karty się chyba aktywowały po raz kolejny, więc to nic nie będzie kosztowało w tym momencie. Natomiast nawet jeśli, no to kwestia, teraz bilety są chyba weekendowo za 17 zł czy coś takiego, no to dalej się jakby nie umywa w przypadku Polski cenowo. Także ja też na pewno bym, jak będzie możliwość, to się wybiorę. No już gadaliśmy, że o, może kurczę, może znowu rozpocznie, znaczy przywróci ten film trend na te kino w tym stylu, nie? Z właśnie z tymi efektownymi scenami. Alternatywnej walki, rzeczywistości, dalej. Gdzie ten człowiek nie zjadł tego nietoperza. Tak się stało. W alternatywnej rzeczywistości połowa filmów to teraz ludzie biegający po dachach i ścianach i wahając mieczami w przynajmniej takie światła. Może nie już, ale w produkcji. No, niestety. No chyba, że Mulan będzie sukcesem, słuchajcie. No podobnie, nie wykluczamy tego, wszystko się może zdarzyć, natomiast no, na pewno jest to ryzykowna decyzja, ale dajcie nam znać, słuchajcie, jak wy się na to zapatrujecie, czy w ogóle czekacie na ten Mulan. Jest oczywiście ta osobna kwestia, o której my nie będziemy, myślę, tutaj się rozgadywać, znaczy w ogóle gadać, bo już chyba gadaliśmy o tym krótko, związana z kontrowersjami wokół tego filmu, bo poza tym, że zachodnia publika i generalnie ludzie niesympatyzujący z reżimem chińskim krytykują oczywiście aktorkę grającą główną rolę, to jeszcze w samych Chinach zdaje się, ta sama aktorka jest krytykowana generalnie przez Chińczyków, przez to, że powiedziała, że nie czuje się Chinką, tylko Azjatką i no, tutaj została oskarżona o to, że wstydzi się swoich korzeni i tak dalej, więc generalnie ta pani jest bardzo, bardzo kontrowersyjna, lubi się w centrum tej uwagi, ale szczerze mówiąc nie wczytywałem się w to jeszcze, więc nie mam zdania za bardzo. No, ale słuchajcie, jeśli macie, to podzielcie się z nami i chętnie posłuchamy. No i to by było na tyle, nie? Także słuchajcie, no temat taki dosyć myślę, no dużo spekulowania, dużo. Zadać pytanie naszym widzom, bo jak wspomniałem, ja nie widzę żadnego powodu, dla którego Disney to robi, poza tym, że naprawdę przewidują, że skin nie wyciągnął hajsu. Jeżeli, że mają analityków, którzy im po prostu sprawdzili, że nie, Tenet nic nie zarobi i wy, jak pójdziecie tą drogą, będziecie w podobnej sytuacji. Jeżeli ktoś z was, nasi drodzy widzowie, ma inny pomysł albo doczytał się, jakikolwiek inny jest powód, dla którego Disney podjął taką naprawdę dziwną decyzję, to dajcie znać. No, no oczywiście, tym bardziej, że już tutaj dyskusje się toczyły między innymi na naszej grupie, na którą zapraszamy, link macie w opisie. Wiemy, że jest sporo tutaj użytkowników, którzy się tym tematem mocno interesują. Tutaj pozdrawiam Łukasza, Filipę chociażby. Także jeśli tutaj też macie ochotę się powiedzieć, to zapraszamy. No i oczywiście zachęcamy, tak jak wspomniałem, zapraszamy na grupę, zapraszamy także do kolejnych odcinków napisów. Zachęcamy was też do zadawania nam pytania, jeśli chcecie, żebyśmy jakiś temat tutaj omówili. Jeśli chcecie, żebyśmy na przykład omówili któryś z tych filmów, które wymieniliśmy tutaj w związku z Stylusza, to też chętnie. Ja sobie przypomnę jakiś. O, ja jakiś czas temu oświeżałem sobie Przejonego Tygrysa Ukrytego Smoka i kurczę, rewelacja, to się dużo lepiej ogląda nawet niż Hero wówczas. Widziałem w życiu, nie wiem, z 5 czy 6 razy, więc tak samo. No, a miejmy nadzieję, że Mulan chociaż będzie jakąś tam jasną tego. I słuchajcie, był z nami Oskar Rogowski, siedzą Łukasz Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.